wodochroniarza. Mogłem robić w Skorpionie. To była impreza mała, taka wiejska. Fajne dziewczyny były. No ale zobaczyli, że umie się tłuc. To mnie wzięli do Watykanu. Dzień dobry panu. Ja jestem Stanisław. Biegam tu od 45. Mój dziadek mnie nauczył biegać, to tak biegam. Nic nie robię, żywię się runem leśnym. To znajdę, to zakładam. Biegam. O, a ty dzieci, no skąd jesteś? Co? O, ja myślałem, że tu wojna jest jeszcze. A tu jeszcze nie, już po wojnie. Tak, biegam. Mam zaprzyjaźnionych kolegów, co mi rony przyczepiają do nóg. Ale jestem pełen energii. Sobie w slimpakach wstrzyknę, będzie wszystko dobrze. Teraz krótki interwał. Czasami przytulam się do drzew, żeby się zregenerować. Taki mały fetysz. Najlepsze są orzechy. I też dobre są sosny, ale sosen tutaj coraz mniej, bo wie pan. Tu sownicy wszystko wycinają. Ach. Kurczę, będzie problem. Jestem przezroczysty już, bo nie jadłem za tygodnia. Biegnę już z wami 20 km, jeszcze się nie dowiedziałem, gdzie jedziecie. Ciężki żywot ochroniarza papieża. Zostawili mnie, kurczę, w tym. W Sarajewie. To myślę, że muszę biegać, kurczę, bo mi forma spada. Muszę biegać, bo jedziemy do Frankfurtu z Ratzingerem i jak mnie zostawili, no to mi forma spadnie, a w góry widzę, że jedziecie, to sobie pobiegam z wami, nie? To nie dla ciebie, nie tylko zrozumiałeś, bo to... żebyś sobie wziął pesteczki. Aha,